Które pokazujemy Państwu bardzo często rano podczas poranka TVP Info, a przy telefonie Kuba Toporkiewicz, autor zdjęć, które od jakiegoś czasu zachwycają nas w poranku TVP Info. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jak się robi takie piękne zdjęcia, o której to rano trzeba wstać? Ale standardowo gdzieś przed, godzinę przed wschodem słońca, a jeśli chcemy zrobić coś fajnego wysoko w górach, no to tak jak ostatnio z kolegą Rafałem poszliśmy o 1 w nocy, a wyjechaliśmy do domu, żeby być na szczycie Lubania w Gorcach, no i właśnie zrobić zdjęcie panoramy Tatr o wschodzie słońca, przed wschodem słońca. Pięknie to wygląda. Kiedy Pan pomyślał o tym, żeby podsyłać zdjęcia na Twoje info i żeby dzielić się z nimi z większą częścią naszych rodaków? Sytuacja dość ciekawa. Akurat siedziałem, rano pracowałem i szedł program. Pogodynka państwa mówiła, że w całej Polsce jest mgła. No to ja patrzę przez okno, nie mamy żadnej mgły, pięknie świeci słońce. Wysłałem to zdjęcie. Opublikowali je Państwo, pogodynka z tym się nie zgodziła, dlatego też wysłałem kolejne za chwilę. Wtedy faktycznie potwierdziła, że jednak na południu kraju, w Małopolsce, w okolicach Limanowej i na południe świeci słońce. No i tak się zaczęło tak naprawdę. No, czyli wyszła z Pana taka dziennikarska przekora, bo jest Pan także dziennikarzem internetowego portalu Limanowej. Tak, jestem dziennikarzem tego portalu, dlatego też wstaję wcześniej rano, żeby robić takie zdjęcia, bo w tym czasie też pracuję. Jest najwygodniej, wtedy nikt nie dzwoni. Ale słyszałem, że też była okazja do tego, by spotkać się Pana w programie telewizyjnym TVP Info, tak? Też była jakaś taka przygoda, jeśli tak mogę powiedzieć. Tak, tydzień temu akurat jestem członkiem Stowarzyszenia Lokomotywa, które działa na rzecz powstania linii kolejowej Kraków-Podłęże-Piekiełko i utrzymania starej linii kolejowej. I byliście Państwo u nas w ubiegły czwartek w Mszanie Dolne, gdzie prowadzony był program na temat właśnie funkcjonowania tej linii kolejowej. Tam zabierałem głos. Później na spotkaniu okazało się, że jesteśmy znajomymi, tak, w jakiś tam sposób i poznaliśmy się w dość ciekawych okolicznościach. No rzeczywiście, koledzy też byli zdziwieni, że właśnie tak to wyszło, że oto osoba, która podsyła nam zawsze o poranku bardzo ciekawe fotki, które możemy teraz obserwować, pojawiła się tam w programie. Pani Kuba, jak przygotowania tak naprawdę do świąt, one w Limanowej jakoś się różnią od tej części, pozostałej części kraju? Tak, wydaje mi się, że się różnią. Władze miasta od kilku lat, od 5 lat dokładnie, nie zaświecają oświetlenia na ulicach miesiąc przed świętami, tylko w ostatnią sobotę przed Wigilią. I ten klimat świąteczny czuć dopiero w tym ostatnim tygodniu, gdzie wtedy właśnie całe miasto świeci. Tak to w tym roku przygotowania wyglądają normalnie. Ale są niestety korki, jak chyba w każdym mieście. Natomiast najgorzej, bo brakuje śniegu i to jest największy ból. Turystów dużo? Nie, Limanowa i Beskid Wyspowy jest, myślę, że takim nieodkrytymi górami, nieodkrytą okolicą. Dlatego turystów tutaj jest niewiele. I po
powoli ten Beskid jest odkrywany, ale jeszcze o tym Beskidzie Wyspowym naszym Igorcach niewiele osób wie. A jak Pana Święta w tym roku? Będzie okazja do tego, by wstać rano i zrobić kolejne zdjęcia? My jutro też mamy poranek, pojutrze, w sobotę, w niedzielę. Tak, dzisiaj wstałem o 5:30, właśnie pracowałem, trochę tekstów na portal wrzuciłem, a w międzyczasie oczywiście robię zdjęcia, mam ku temu warunki, bo widoki mam takie, jak Państwo widzą najczęściej na zdjęciach. No i na pewno będę robił wschód słońca, który będziemy mieli tutaj za jakieś 15 minut na południu, może trochę wcześniej. No i jutro, jeśli tylko pogoda pozwoli, też na pewno coś zrobimy rano, bo niestety, ale taka praca jest, że pracujemy cały czas. Kuba Toporkiewicz-Limanowa, dziękujemy bardzo za te wypowiedzi, dziękujemy też za zdjęcia i oczywiście życzymy Panu i wszystkim mieszkańcom Limanowej wesołych świąt.